Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Czy taśmy są w zapisie? Mhm. Raz, dwa, trzy, nagrywamy my. Mhm. Fajny taki, nie? Na początek. Fajne, fajne, fajne pomysłowe. Słuchajcie, powiem tak. Myślisz bubr, mówisz bober, kurwa. Tak, tak, tak mówisz, niektórzy tak, tak, tak mówią. A to jest nieprawdopodobnie niesłychanie ciekawy zwierz, który zasługuje na zgłębienie. Żeby zainteresować was już na początku, przez wieki ludzi interesowały bobrze jaja. Bobrze jaja. I teraz najgorsze to wcale nie znaczy, że bobr znosi jaja, bo nie znosi. Nie, to nie kura. Ale jądrom bobrów przypisywano cudowne właściwości lecznicze. Ale po prostu przemagiczne. No. I uwaga, jeden z najstarszych zapisków na temat bobra. To jest historia ze starożytności. Mhm. Pewnego, to zaczyna się to tak, że pewnego bobra osaczyli myśliwi. I co on? I on se myśli, ten bobr se myśli, tak. Matko Boska, zabiją mnie dla jaj. Na pewno tak sobie pomyślał on. Tak sobie pomyślał i uwaga, ten bobr sobie odgryzł te swoje cojones. Jądra sobie odgryzł. O. I uwaga, słowo wykastrować, notujcie. Czyli obciąć sobie to i owo. Po łacinie bober oznacza kastor i właśnie to się stąd wzięło. Że... Przypadek. Czyli jakby ktoś chciał spolszczyć słowo wykastrować, to tak. Można powiedzieć wybobrzyć. Albo, tak. Albo wybobrować. Wybobrować. Albo wybobrować. Wybobrował sobie męskość. Na przykład i to w ciach. Znaczy później przez lata podchodząc w okolice Jeremi, można było usłyszeć churalne: panowie, idzie myśliwy, odgryzamy jajca. Dokładnie, a sam na przykład słowo Jeremia to pochodzi z francuskiego. Tak, to był nawet taki książę Jeremi Wiśniowiecki, był, prawda? Był. Ale my nie wiemy, co to znaczy, bo nie znamy tego dziwnego języka, gdzie połowę liter się nie czyta. A tak naprawdę to nie. To było zupełnie inaczej. Bubr, uwaga, notuję, czytam notatki, jest uważany za największego gryzonia Eurazji. Gryzoń może ważyć nawet 30 kilo. No kawał bobra. Kawał bobra. Teraz temat bobrza religia. O wierzeniach bobrów wiemy niewiele. Praktycznie tyle co nic, aczkolwiek coś tam wiemy. No bo popularny jest u nich kult bogini Tamy. Tamy. Tak, tak. I najczęściej oni budują Tamy. O właśnie, a propos, ulubiony rower bobra. Tamka. Tamka. Ale na tamkach jeżdżą bobry żeńskie, a męskie bobry wolą coś, co się nazywa bober Błażeja. Tak. Dokładnie. To kołówka z pedałami i tak dalej. I w ten sposób płynnie przeszliśmy do historii, a nawet do historii bobra na ziemiach polskich. Która to historia, zważywszy na wiek bobra jako gatunku, jest nawet dłuższa niż historia samej Polski i ziem naszych. Bo dla przykładu, czy wiecie, że Bolesław Chrobry... polował na bobry. Właśnie wręcz przeciwnie. Bolesław Chrobry zabronił polowania na bobry. Stąd jest zresztą polska nazwa. Nie kastor, tylko po prostu, bo to się rymuje chrobry bobry. Tak. Chrobry, że bobry. Tak jak Kazimierz Wielki zabronił zbierać muszelki, prawda? Nigdy nie zbierał muszelki. Nigdy nie polował na nioski, jak rządził Poniatowski. A Zygmunt Stary, on na przykład zabronił zbierać homary. Słyszałeś coś o homarach z Zygmiego Starego? A laskonogi bronił stonogi. To tak było. Przecież byśmy tego nie wymyślili. W życiu. Byśmy takich rzeczy nie mówili, gdyby to nie było. Naprawdę. Wracając, to są fakty. To są fakty. Bolesław Chrobry ustanowił urząd bobrowniczego. Bobrowniczy Polski Ludowej. Który sprawował opiekę nad bobrami żyjącymi na polskich terenach. Aha. Mało tego, król utrzymywał straż bobrowniczą. To jest autentyk. Sprawdźcie sobie to na Wikipedii. No. Ale to też, bo to nie było tak, że on to robił tak dla PiS-u charytatywnie. Nie. Nie, on to po prostu robił nie bezinteresownie. No on do Greenpeace'u nie należał. No właśnie, nie. Bo nie było wtedy Greenpeace'u. Bo trzeba pamiętać, że... On to robił dla kapuchy, dla kasy. Tak, bo skóra bobra to był taki włochaty pieniądz w wczesnych czasach. Podatki oraz kary płacono nawiązką skór bobrowych. Tak, płaci pan kartą czy bobrem? Pytano w popularnych sukiennicach krakowskich. Dlatego też nie zachowały się zapisy o ówczesnych portfelach, bo one musiały być bardzo duże, żeby zmieścić bobra. Wtedy portfel to miał metr na metr i taki portfel to musiałeś, jak był wypakowany, wieść furmanką. To jak miałeś kilka bobrów, to... Na wózkach wiózł za koniem. Przyczepa do konia była, dokładnie. Tak. Ale wtedy taki król mógł sobie chodzić w czapkach z bobra. Albo zrobić sobie z bobra zimowe skarpety. Tak, jakaś na przykład dama miała na przykład taką wtedy torebkę z bobra. To była celebrytką. Wszyscy widzieli i se mogła zaparkować konia w niedozwolonym miejscu i sobie pójść w miasto. Tak, i na pasach mogła zostawić konia. I pisali o niej na www.boberek.pl. Bo Pudelka jeszcze nie było. Tak, taki ówczesny portal plotkarski. Czyli Jeremie w dawnej Polsce było taką mennicą państwową. Tak. Wtedy tak było. Tak. Dobrze. A teraz jest ważna historia a propos bobra.
co taki bobr je. Co je bóbr? Czym to karmić, jak sobie na przykład ktoś z nas kupi bobra, żeby go mieć w wannie? Co je bóbr? Bóbr jest roślinożercą. Tak. Aha, że takie śmieszne, że je, co je bóbr. Stare przekonania, że bobry polują na ryby, są nieprawdziwe. To kto wyjada ryby? Właśnie. A. Może piżmak. A, piżmak. O tak. Nich się mało mówi, to są bardzo skryte skurczynki. Albo kuna na przykład. Kuna też. Czy nutria, nie daj Boże, to też. No to, ale to dobra, to co je bóbr? Wróćmy do bóbr je gryzoń ziemnowodny. Tak. Ale dobra, co zjada? Nie? Wszystko, co mu przy wodzie rośnie. To jest jak świnia, on nie jest wybredny. Ale bobry nie zjadają jednak samego drewna, ale korę drzew, liście, młode pędy, cienkie gałązki i łyko. Łyko. No jak im się pić chce, to łyko jedzą. Notujcie. Spośród drzew bobry lubią topole, osikę i wierzby. Po olszę czarną i szarą sięgają niechętnie. Nie pogardzą natomiast jagodą. O, widzi pan. Jagoda. Tak, czyli jak im zrobisz sałatkę na przykład topola z osiką i lekko wierzby, to one oszaleją ze szczęścia. A olszą tak. Będą pluć. Tak. Dobrze. To teraz może dla odmiany. A pokaż jeszcze raz, jak szaleje bobr ze szczęścia. Tak, to nas płynnie wprowadziło do tematu, do działu właściwie, życie intymne bobra, bo na pewno to was wszystkich ciekawi. Czy bóbr ma siusiaka, jak się nazywa? Ma, a nazywa się bóbr właśnie. Ten. Aha. Czy jesteś usatysfakcjonowany? Bóbr ma bobra po prostu. Znaczy nie, chłopak bóbr ma siusiaka, bo bóbr dziewczyna nie ma. Nie ma. Ona ma właśnie... boberka. Bobra, boberka. I gdzie ma tego siusiaka, pytacie? Tak. Ano umieszczonego strategicznie na podwoziu. Czyli tu, bo chodzi o to... Tu jest podwozie. Tu jest bober? Tak. A tu jest bober. Nie, no bo jak chodzi... miał na górze, to by było trochę słabo. Nie, bo to tak, chodzi... Na przykład na czole. To strasznie źle by było, jak słoń, nie? Ma na podwoziu, bo chodzi o to, żeby deszcz mu nie napadał na to. Tak, bo przecież bo by mu siusiak zmógł, a jak go potem przewieje, to go zawieje i będzie zapalenie gotowe. Tak, i kichanie. Dokładnie. Kichanie siusiakiem, tak? To są straszne przypadłości. Tak. Dobra. Mało się o tym mówi. Słuchajcie, teraz inne ważne pytanie, które sobie na pewno część z was zadała. Na 100%. Jak przy takich zębach, jak ma bóbr tu z przodu, takich dużych, no widzieliście, jak wygląda bóbr. No to jak u nich wygląda temat spraw takich zabaw oralnych? Do tego nie chcecie wiedzieć. Nie chcecie wiedzieć, pomijamy to. Nie chcecie. Nie chcecie. Wędzidełko poszarpane siekaczami. Do tego nie chcecie wiedzieć. Nie chcecie. A ile plasterków na biedne, ranne, na pletki nalepili? To tylko weterynarze wiedzą, ale wam nie powiedzą. Masakra, normalnie masakra po prostu. Albo sanktuarium bobrzego poczęcia całe w bandażach. To też niego nie chcecie wiedzieć. No gorzej niż bobry w tematach oralnych mają jedynie wampiry. Tak, bo tam są cały klimat siada. Po prostu. To nawet najbardziej wyszukana zabawa. Czyli jak to robią bobry? Pytacie. Jak to robią bobry? No. Normalnie na pieska. Aha. No, tak. Na pieska. Na pieska. Gdyż bobry mają know-how. Tak. Wiedzą. Jak? Jak to robi, że ten siusiak z podwozia i tak dalej. Tak, każdy bóbr się w ogóle z tym rodzi. Rodzi się z tym, tak? Z pełną wiedzą o tym, jak postawić tamę, jak jeździć na boberze Błażeja i jak sporządzić potomka. To jest piękne. Słuchajcie, w celu właśnie sporządzenia potomka, bobry łączą się w pary. Jak mówią uczeni, chłopak i dziewczyna to bobrza rodzina. Tak. Bo wszyscy boberzy to jedna rodzina. No i trzeba pamiętać, że bobry to gryzonie bardzo rodzinne. Bardzo. Z reguły jedna bobrza rodzina to rodzice i maksimum dwa pokolenia potomstwa. Ale maksimum to wiadomo, dwa. Bo to później dzieci bobrze wyjadą na studia do Warszawy. No. Inne do Niemiec na szparagi. Tak. I tak to się kręci od zarania dziejów. Znaczy, to też nie od zarania, bo tam na początku nie było bobrów, tylko Bóg stwarzał świat, jeszcze był sam kosmos. Na początku w ogóle był sam wodór, to wtedy bobrów nie było. Natomiast potem się pojawił bóbr Adam i bóbr Ewa się pojawiła. I ona, ta Ewa, zjadła jabłko z tamy zakazanej. Tamy złego i dobrego. Tama, tak. I one obgryzły korę z drzewa mądrości za podszeptem piżmaka. Tego diabła. To jest szatan, nie gryzoń, dokładnie. I zalało raj i był potop. Tak. I w ogóle, a to potem było tak, że Noe miał nie brać bobrów, bo pomyślisz, na arkę. Na arkę, nie. Myślisz, na cholerę takie tutaj.
ale po prostu zatrudniał je w tartaku, żeby mu te... Jak budował arkę. I one się, cholery się zakradły i tam przeniknęły na pokład. Tak było. Tak było przecież. I płyną, nie? Świat cały zalany, a bóbr tata wszystkich bobrów. Bober tak? Wszystkich tata, bober ta, wszystkich ta, bobrów. Tata bobra wszystkich Adam. Bobrów. No, mówi do bober mamy, ale by my tu tam bali, co? A tak naprawdę tak to mówi, nie. Tak naprawdę, to tak, nie, naprawdę nie. Tak nie powiedział, no, bowiem nie. Bobry wyewoluowały tak jak my ludzie zresztą. Tylko, że my ludzie wykształciliśmy w drodze ewolucji ręce. To jest to, co macie tutaj na końcu rąk. A bobry płaskie ogony i wielkie zęby. No i to tak właśnie jest. No. To troszeczkę słabo. Myśmy chyba wygrali w tym wyścigu. Troszkę żeśmy wygrali, dlatego my budujemy domy, a bobry tamy. No. A my tu. Też to, tak, można zażartować. Natomiast słuchajcie, jest nagłówek mam tutaj z internetu. Przygotowałem się. Bobry są starsze niż sądziliśmy. Ja nie sądziłem. No dobra. Najnowsze odkrycie wywraca ewolucję do góry nogami. Bo Boże, co chodzi? Biedna ewolucja. Co się stało? Nie, czekaj, bo bobry są o 7 milionów lat starsze niż do tej pory sądzono. Okej. Okay. Naukowcy myśleli, że bobry mają 23 miliony lat, ale w Montanie odkryto właśnie resztki bobra sprzed 30 milionów lat. Czyli bober jest starszy. To jest stara rasa. Montana. Czyli ta wspaniała stara rasa pochodzi z USA. Amerykańska. Fajne, zagraniczne zwierzę. Amerykańskie. Nie wiem, czy fajne, bo teraz opowiemy o największej tajemnicy bobra. O jego takim największym dramacie. A to większym dramacie niż oral przy przerośniętych jedynkach? Znacznie większym. Otóż organizm bobra nie jest w stanie strawić i spożytkować wszystkiego, co zjada, bo spora część to jest celuloza. A tak, bo on je takie rośliny. To niech on zje ją z tą celulozę z ziemniaczkami, albo doda dużo keczapu. Nie, chodzi o to, że bobr lubi celulozę. Lubi. To jest jego ulubione jedzenie, tylko że on jej nie da rady strawić. I on stawia klocki w kształcie desek, deszczułek właściwie. Co ty mówisz? No i buduje z tego chatę, nie? No nie, tak naprawdę to nie. Bobr stosuje cekotrofię, czyli taką specyficzną odmianę koprofagi. Ja słuchajcie, wiem w jakim to kierunku zmierza, więc jeżeli są teraz dzieci w pomieszczeniu, w którym oglądacie nasze odcinek, to wygońcie dzieci, wyślijcie do sklepu albo ściszcie internet, a jeżeli na przykład jecie, nie wiem, gicz czy kisiel, to odstawcie na chwilę to. Dobra. Szczegóły. Bóbr wytwarza dwa rodzaje odchodów. Dwa rodzaje kup robi. Tak, i zjada te, w których znajdują się składniki wstępnie przetworzone przez bakterie. Czyli bobry robią dwa rodzaje klocków, tak? Do jedzenia i nie do jedzenia. Tak, na przykład wysrałem się, mówi tata bobrów, wchodząc do jaskini, nie? Tam do nory i mówi, tych bliżej wejścia nie jedzcie, te dalej są amciu, tak? Albo krzyczą, tata się zesrał, krzyczą dzieciaki radośnie, nie? Boberki takie, boberek deserek, nie? Jemy. Boberek deserek, to śmieszne żarty. Kocham cię, słodziaku, mówi żona, dasz gryza? Takie są rozmowy w tych właśnie tam... tamach, albo żareniach. Tak, idziesz to troszeczkę nasraj, bo przyjdą goście. Nie? Tak. Tata i dzieciaki robi tak. Życie jest jednak ciekawe i wspaniałe. Tak. Wspaniałe, że w ogóle możemy być częścią tego jego. Życia. Oraz, że akurat cud cekotrofii nas ludzi ominął. Cekotrofia. Tak. Patrzcie, jak na przykład... Bądźmy wdzięczni naturze, Bogu, w co tam kto wierzy, że nie mamy cekotrofii. Pomyślcie, jakby nas ludzkość dotknął cud cekotrofii, jakby to wszystko wyglądało. Wiesz, kibel w spiżarni na przykład. I te programy kulinarne. A. Dwójka Makłowicza. Tak, kupa smaku. Sylwester z dwójką. Czyli wiesz, co robicie do jedzenia na koniec roku? Nie idźmy tą drogą. Ale patrzcie, jakiej pięknej rzeczy się możesz dowiedzieć. Tak. Teraz idziesz na przykład na rodzinny obiad w niedzielę. Do tak bobu. Rzucasz, czy ciocia wie, co to jest cekotrofia i jesteś bohaterem stołu. Bo bóbr to wie. Może skończmy już na razie to spotkanie z nami. Kończymy. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz. Tomasz Odbratowski. Przemysław. Skowron. Fajnie, że oglądaliście do końca. Dajcie tutaj tam lajeczka, subskrybujcie. A ja to tak powiem fajnie, tak z humorem na pewno, nie? Bobrze, że oglądaliście do końca. Śmieszne. Nie, to jest naprawdę, to jest chyba żart odcinka. Ale zwróćcie uwagę, na przykład porównywanie bobra z gołębiem jest całkowicie bez sensu. Kompletnie. Oto są dwa całkowicie różne zwierzęta. No. Chociażby z tego powodu, że bóbr nie sra na auta z powietrza. Nie sra.
No. I za to go kochamy. Ale też jeszcze nie przeanalizowaliśmy kinematografii Bobrzej, czyli na przykład kino Bobrzego Niepokoju. No. To jest, taki typu jeden bóbr za daleko, bóbr na rzece Kwaj, nie? No i nie przeanalizowaliśmy też bogatej Bobrzej literatury. Mm-hmm. Na przykład oni mają tego Pana Bobra, ostatnie Jeremię na Litwie. Albo Harry Bober, to jest taki Bober z różdżką. No, ale to tym zajmiemy się innym razem na przykład. Bober z różdżką. Albo jeszcze inny. Różdżka z Bobrem. Tak. Troszkę Magdalena, aktorka, to też jest takie... A on tą różdżkę też miał pod podwoziem. A on tą różdżkę zgodną kładł wśród łanów, wśród jęczmienia. Mm-hmm. I dzięcieliny, co pałała. Dzięcielina pała, dokładnie. Też. Bobrze dzięcielina pała. YouTube się zawiesi, a ze Spotify'a pójdą dymy.